Na początku wybierasz partnera na podstawie wyglądu i cieszysz się tym, dopóki nie zdasz sobie sprawy, że twoje dzieci będą wychowywane nie w oparciu o wygląd, ale o wartości. Żaden sukces nie zrekompensuje porażki na własnym boisku. Gdyby ludzie cofnęli ból, który ci sprawili, straciłbyś siłę, którą zyskałeś. Średnia 5 osób, z którymi spędzasz najwięcej czasu, jest prawdziwa. Jeśli naprawdę chcesz kogoś poznać, przyjrzyj się 5 osobom, z którymi rozmawia i spędza najwięcej czasu. Problemy twoich przyjaciół stają się twoimi problemami. Im mniejszy krąg znajomych, tym mniej masz problemów. Kiedy uświadomisz sobie swoją wartość, będziesz zaskoczony tym, co wcześniej akceptowałeś. Kiedy się śmiejesz, ludzie śmieją się z tobą, a kiedy płaczesz, płaczesz sam. Tęsknienie za kimś nie oznacza, że potrzebujesz tej osoby z powrotem w swoim życiu. Tęsknota za domem jest częścią pójścia naprzód. Magia, której szukasz, kryje się w pracy, której unikasz. Zbyt duże zaufanie może prowadzić do zdrady, masturbacja prowadzi do utraty energii, stres prowadzi do wypadania włosów, a nadmierne myślenie prowadzi do depresji. Powiedzenie nie jest ważne. Zemsta niszczy twoje własne życie, podczas gdy obserwowanie zwiększa mądrość, przebaczanie przynosi uzdrowienie, a odpuszczenie przynosi spokój ducha. Zawsze można zarobić, nie jest to duży problem. Twój świat nie skończy się dlatego, że nie masz stałego dochodu, wyłoni się coś innego. Każdy człowiek ma 3 twarze. Tę, którą pokazujemy światu i nieznajomym, tę, którą pokazujemy rodzinie, współmałżonkowi i bliskim przyjaciołom oraz tę, którą pokazujemy tylko sobie. Nie wszystko na tym świecie powinno być twoim problemem. Niektóre rzeczy po prostu nie są twoją sprawą. Skoncentruj się na sprawach, które bezpośrednio cię dotyczą, a dzięki temu będziesz dużo szczęśliwszy. Odrzucenie jest ważne dla samorozwoju. Nikt nie zna odpowiedzi na wszystkie pytania. Spędzisz dużo czasu na rozmyślaniu. Większość ludzi pozostaje w tym samym miejscu z jakiegoś powodu. Rzeczy, które cenią, to kotwice, które ich tam trzymają. Przestań próbować, aby wszyscy cię lubili. Potrzebujesz wrogów, aby odnieść sukces. Czasami, gdy jesteś w ciemnym miejscu, myślisz, że zostałeś pochowany, ale w rzeczywistości zostałeś zasadzony. Osoba, której mniej zależy, ma większą władzę w związku. Nigdy nie poświęcaj swoich postępów dla przyjaciela. Mogliby nie zrobić tego samego, gdyby role się odwróciły. Świat nie dba o twój potencjał. Obchodzi go to, co zrobiłeś. Początkowo wydajesz całe swoje zdrowie, aby zdobyć bogactwo, a następnie wydajesz całe swoje bogactwo na jeden dzień dobrego zdrowia. Nigdy nie porównuj swojego życia z życiem innych. Mogą wydawać się lepsi od ciebie, ale mają problemy, o których nigdy nie słyszałeś. Nie mów nikomu, co myślisz i wiesz. Zachowaj swoje sekrety dla siebie, bo dzisiejszy przyjaciel może być jutrzejszym wrogiem. Zaakceptuj wyrok. Bez względu na wynik, zawsze będziesz osądzony. Więc nie żyj, żeby zaimponować innym. Żyj, żeby zaimponować sobie. Zmartwienie jest największym tyranem. Zabiera wszystko i nie daje nic w zamian. Marnowanie czasu na żale, narzekanie i płacz nie przynosi rezultatów. Masz rację we wszystkim, co uważasz, że musisz zrobić. Nie czekaj, zacznij już teraz. Jeśli coś cię niepokoi, zmień to. Jeśli jest to poza twoją kontrolą, naucz się z tym żyć. Zaakceptuj i zmień siebie, tylko na to możesz mieć wpływ. Budząc się rano, pamiętaj o obietnicach, które złożyłeś sobie tamtej nocy. Mając 20 lat martwisz się tym, co myślą o tobie inni. Przez następne 20 lat przysięgasz, że nie obchodzi cię, co myślą inni. A przez następne 20 lat zdajesz sobie sprawę, że nawet o tobie nie myśleli. Aby mieć to, czego nigdy nie miałeś, musisz zrobić to, czego nigdy nie robiłeś. Ludzie powiedzą prawie wszystko, kiedy będą szczęśliwi. Bądź mądry i uważaj na to. Świat nie będzie traktował cię lepiej tylko dlatego, że jesteś dobrym człowiekiem.
Pogoń za płcią przeciwną i utrzymywanie tymczasowych związków, które oznaczają tylko seks, jest bezcelowe. To, co ludzie mówią, gdy są źli, nie jest tym, co naprawdę mają na myśli. Często tego żałują. Wybaczaj złym ludziom. Nie ma w tym nic złego, są tylko ludźmi. Im więcej ludzi cię rozczarowuje, tym łatwiej jest wstać i zdać sobie sprawę, że życie dla nikogo się nie kończy. Nie rozpowszechniaj negatywności, a potem zastanawiaj się, dlaczego twoje życie jest takim bałaganem. Nie każdy będzie częścią twojej przyszłości. Niektórzy ludzie po prostu przechodzą, żeby dać ci lekcję życia. Jeśli zmarnujesz pieniądze, możesz je ponownie zarobić. Ale jeśli przegapisz tę chwilę, nigdy nie będzie można jej odzyskać. Życie nie jest sprawiedliwe i czasami dobre uczynki pozostają bez nagrody, a złe uczynki pozostają bez kary. Wszystko układa się, kiedy najmniej się tego spodziewasz. Życie w zabawny sposób zaskakuje nas, gdy tego nie szukamy. Ego nie jest złe i czasami jest nam potrzebne, aby osiągnąć nasze cele i poczuć witalność. Jednak ego jest tylko narzędziem i nie powinno nas kontrolować. Zawsze będzie ktoś lepszy od ciebie w czymś. Zaakceptuj to i ucz się od tej osoby, to pomoże ci się rozwijać. Zdrada nigdy nie pochodzi od wrogów. Najtrudniejsza część to początek podróży. Rakieta podczas startu traci 90% paliwa. Chwila cierpliwości w chwili złości oszczędza 1000 minut żalu. Sukces to samotna podróż. Musisz nauczyć się akceptować straty i zawierać kompromisy. Odkładanie na jutro jest twoją słabością. Nie zawsze możesz mieć dobry dzień, ale zawsze możesz stawić czoła złemu dniu z dobrym nastawieniem. Nie porównuj się do innych, ponieważ nikt nie będzie w stanie wykonać twojej roli lepiej niż ty. Żadna praca nie jest dla ciebie gorsza. Jedyną rzeczą, która powinna być poniżej ciebie, jest twoje wielkie ego. Pracuj ciężko w ciszy i pokaż swoje umiejętności w pracy, którą otrzymujesz, zamiast ją krytykować. Nieważne, jak ciężko pracujesz, nie możesz mieć wszystkiego, czego chcesz. W końcu większość z nas osiedliła się w jakimś aspekcie życia. Przyjęcie prawdy może być trudne, ale nie tak trudne, jak spędzenie życia na ucieczce od niej. Wiele osób, którym powiedziałeś swój sekret, przekazało go już innym. Dla prawdziwego rozwoju nie ma nic ważniejszego niż uświadomienie sobie, że nie jesteś głosem umysłu, ale tym, który go słyszy. Ludzie chcą słyszeć tylko dobro, a nie zło. Jeśli więc masz problemy, trudno będzie znaleźć osobę, której możesz zaufać. Ściany, które budujesz, aby trzymać rzeczy na zewnątrz, również je zatrzymują. Są chwile, kiedy widzisz kogoś po raz ostatni i nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy. Czekać na dalsze informacje. Nigdy nie poznasz prawdziwej wartości chwili, dopóki nie stanie się ona wspomnieniem. Nigdy nie oczekuj zbyt wiele. Im dłużej czekasz, tym bardziej boli, gdy twoje oczekiwania nie zostaną spełnione. Możesz żałować tego, co powiedziałeś, ale nigdy nie będziesz żałować swojego milczenia. Naucz się odpuszczać, nawet jeśli masz rację. Życie jest jak gra w boks. Porażka nie zostaje ogłoszona wtedy, gdy upadniesz, ale wtedy, gdy nie chcesz wstać. Bardzo trudno jest przejść dalej, ale kiedy to zrobisz, zdasz sobie sprawę, że była to najlepsza decyzja. Nigdy nie składaj obietnic, których nie możesz dotrzymać. Przestań pozwalać innym cię wykorzystywać. Naucz się mówić nie i zrozum swoje prawa, mówiąc, że to nie jest ważne. Ludzie nie obrażają się tak bardzo, jak myślisz. Nigdy nie rozbudzaj miłości kobiety bez zamiaru kochania jej. Rozmawiając z kimś, patrz jej w oczy i twarz. Dzięki temu będziesz wyglądać na bardziej pewnego siebie. Znajdź coś, co kochasz, coś, na czym możesz się oprzeć i co cię motywuje. Potrzebujesz czegoś, do czego możesz się zwrócić, gdy czujesz się przygnębiony. Nic nie jest tak skomplikowane, jak się wydaje. To tylko twój umysł płata figle. Jeśli się poświęcisz, wszystko będzie proste i jasne. Czas jest twoim najcenniejszym zasobem. Nie ma zwrotów pieniędzy ani drugiej szansy za zmarnowany czas. Aby kochać to, kim jesteś,
nie możesz nienawidzić doświadczeń, które cię ukształtowały. Bądź niecierpliwy w działaniach, ale cierpliwy w stosunku do rezultatów. Jeśli nie jesteś szczęśliwy ze sobą, nigdy nie będziesz szczęśliwy w związku. Bycie samemu i bycie samotnym to różne rzeczy. Nadmierne myślenie niszczy cię, rujnuje sytuację, wypacza wszystko, sprawia, że martwisz się bezużytecznymi pytaniami i sprawia, że wszystko jest znacznie gorsze, niż jest w rzeczywistości. Większość ludzi to kompletna strata czasu. Lekcja nigdy nie przeminie, dopóki nie nauczy nas tego, co powinniśmy wiedzieć. Nie pozwól, żeby ludzie wiedzieli o tobie zbyt wiele. Zaufaj instynktowi. Mogą cię uratować od poważnych kłopotów. Nie dostajesz dodatkowych punktów za znoszenie ludzi, których nie lubisz. Życie jest niesprawiedliwe. Nie narzekaj, naucz się mieć grubą skórę. Wykorzystaj w pełni to, co możesz. Nie musisz być wielki, żeby zacząć, ale musisz zacząć, żeby stać się wielkim. Kiedy bieda wchodzi przez drzwi, miłość i pokój wychodzą przez okno. Nie przywiązuj się do nikogo emocjonalnie. Ludzie się zmieniają i nawet najlepsi przyjaciele mogą pewnego dnia stać się obcymi. Nikogo to nie obchodzi oprócz ciebie. Rób to, co podnosi cię w twoich oczach. To, co ludzie mówią, nie ma znaczenia. Pomyśl, zanim zrobisz. Możesz zrobić coś impulsywnie, co tak naprawdę nie odzwierciedla twojego charakteru i może zniweczyć całe życie pełne życzliwości i hojności. Życie daje ci cytryny, pieprz, sól, a czasem zimną wodę, ale nie łączą się one ze sobą ani w określonej kolejności. Walcz więc dalej, aż lemoniada będzie gotowa. Jeśli nie możesz tego zrobić teraz, nie zrobisz tego nigdy. Żal nie zmieni twojej przeszłości i zrujnuje twoją przyszłość, jeśli będzie tak dalej. Nie rób sobie nadziei. Nadzieje tworzą oczekiwania, a oczekiwania cię osłabiają. Niektórzy ludzie po prostu nie chcą przyznać się do błędu. Nie trać czasu na próby nakłonienia ich do zaakceptowania tego. Pasja jest niesamowita, ale nie rozwiązuje wszystkich problemów. Pasja może znacząco wpłynąć na twoje życie, ale to nie znaczy, że będzie pełne róż i tęcz. Nie jesteś wyjątkowy. Zawsze znajdzie się ktoś równie atrakcyjny, zabawny i wykwalifikowany, kto cię zastąpi. Czasami trzeba po prostu pozwolić głupim ludziom być głupimi. Nie czytaj cytatu i nie mów to mądre, ale przeczytaj cytat i zapytaj, jak mogę odnieść to do mojego życia.